zakończył się proces Radosława Eś, oskarżonego o zabójstwo policjanta Michała Kędzierskiego. Funkcjonariusz został postrzelony w maju 2021 roku podczas interwencji w Raciborzu. W czwartek przed Sądem Okręgowym w Rybniku strony wygłosiły mowy końcowe. Prokuratura domaga się dla Radosława Eś kary dożywotniego pozbawienia wolności, tłumacząc, że na podstawie zgromadzonych dowodów w sprawie i postawy oskarżonego resocjalizacja nie przyniesie rezultatów. Oskarżony bez żadnego konkretnego motywu, nie działając w stanie wyższej konieczności, nie w obronie własnej, zaatakował funkcjonariuszy policji, którzy podjęli wobec niego interwencję. Te okoliczności, które ujawniliśmy, a więc przede wszystkim to, że był przebrany za policjanta, miał w swoim samochodzie jednostki broni, ogromną ilość amunicji, ponad 60 sztuk amunicji, wskazywały na to, że mężczyzna ten zdecydowany był na zabójstwo. 41-letniemu mężczyźnie prokuratura zarzuciła również usiłowanie zabójstwa dwóch innych policjantów, w kierunku których oskarżony oddał strzały. Obrońca Radosława Eś uważa jednak, że dożywocie to zbyt surowa kara, a okolicznością łagodzącą miałby być fakt przyznania się do zarzucanego zabójstwa. Adwokat jest również zdania, że strzały nie były oddane w kierunku funkcjonariuszy celowo. Materiał dowodowy, jaki mamy w aktach sprawy, w żaden sposób nie potwierdza, że oskarżony działał z zamiarem zabójstwa tych policjantów. Oczywiście okoliczności zdarzenia były bardzo dynamiczne, jednak od momentu oddania strzału w kierunku Michała Kędzierskiego te okoliczności zdarzenia możemy powiedzieć, że były wręcz chaotyczne. Zachowanie oskarżonego było chaotyczne, nieskoordynowane. Te strzały, jakie oddawał, były strzałami na oślep. Prokuratura jest jednak zdania, że okoliczności zbrodni, zachowanie, bezwzględny sposób działania oskarżonego, ale i opinia psychologiczno-psychiatryczna świadczą o jednoznacznym zamiarze zabójstwa. Sam oskarżony nie pojawił się na sali rozprawy, łączył się z sądem zdalnie. Nie chciał również, aby publicznie odczytano jego mowę końcową. Sędzia odczytała natomiast zeznanie ostatniego ze świadków. Funkcjonariusze ci około godziny 8 zostali skierowani na ulicę Chełmońskiego w Raciborzu, gdzie miał poruszać się pojazdem nietrzeźwy kierujący w przebraniu policjanta. Kierowcą radiowozu był Michał Kędzierski. W krótkiej zdawkowej relacji przekazanej mi przez sierżanta sztabowego wynika, że zatrzymali się za samochodem, którym miał poruszać się ten mężczyzna. Gdy wyszli z radiowozu, kierujący zaczął bez uprzedzenia strzelać w ich stronę. Z relacji wynikało, że napastnik strzelał w kierunku obu funkcjonariuszy. Na sali rozpraw byli obecni rodzice Michała Kędzierskiego, jednak nie zabierali głosu. Ogłoszenie wyroku nastąpi 7 czerwca.